Dzisiaj jest dla naszej rodziny bardzo ważny dzień. Już za 3 godziny mój syn przystąpi do sakramentu Chrztu Świętego. A co ja tutaj robię? No jestem w miejscu, w którym odbędzie się uroczysty obiad po chrzcie. No i chcę pokazać Wam, jak wyglądają te przygotowania, na jakie dekoracje postawiłam. No i muszę dopiąć wszystko na ostatni guzik. Znacie mnie. Słuchajcie, no dzieje się. Teraz mam wrażenie, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, więc na pewno zdążymy na czas. To jest dobra informacja. Chciałabym Wam opowiedzieć trochę ogólnie o moim pomyśle na tę uroczystość, bo ja uwielbiam robić imprezy dla siebie z kilku powodów. Tak naprawdę mogę sobie poeksperymentować, pofantazjować, nie muszę spełniać niczyich oczekiwań i nawet jak coś pójdzie nie tak, to nikt nie będzie miał do mnie pretensji, tylko mogę ja mieć sama do siebie. I to jest też taki moment, kiedy mogę wyjść sobie poza schemat, więc zaraz pokażę Wam te moje dekoracje i zobaczycie, że one absolutnie nie są takimi klasycznymi, białymi, typowymi dla chrztu dekoracjami. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w namiocie. No i namiot ma wiele plusów. Przede wszystkim to jest tak naprawdę pusta przestrzeń, którą możecie sobie zaaranżować tak, jak chcecie. Praktycznie nic Was tutaj nie ogranicza. Często jest też tak, że namiot możecie dostosować do swoich potrzeb, do ilości gości. On może być odpowiednio duży, wysoki. No a jeżeli jeszcze postawicie na taki namiot, jak na przykład tu, który ma przeszklenia po bokach, to w ogóle, jeżeli on stanie w ładnej przestrzeni, to macie takie tło dookoła, które zrobiło się samo, no że to jest po prostu coś wspaniałego. My naokoło mamy masę zieleni, przepiękną trawę, przepiękne drzewa, więc po prostu lepiej być nie mogło. Jeżeli biorę pod uwagę to, że chciałam, żeby ten chrzest odbył się w takim delikatnym, kolorowym, wiosenno-letnim, lekkim klimacie. No to zaczynamy od tych najważniejszych, strategicznych elementów w sali, czyli od stołu i od krzeseł. Postawiłam na jeden bardzo długi, prostokątny stół, bo to nie jest duża uroczystość. Tutaj mamy niewielu gości i oni spokojnie przy jednym stole się zmieszczą. A zależało mi na tym, żeby ich w żaden sposób nie grupować, tylko żeby trzymać ich wszystkich razem. Styl trochę biesiadny, więc wydaje mi się, że przy tej uroczystości będzie to super ze sobą się kleiło. Jeśli chodzi o krzesła, to postawiłam na krzesła eleganckie, stylowe, glamour. Doskonale wiecie o tym, że te elementy złote są teraz bardzo modne, więc to złoto oczywiście zaistnieć tutaj u mnie musiało. Kolejny element, który jest dosyć niestandardowy i też zawsze o tym mówię, że to jest doskonałe rozwiązanie, to są kolorowe obrusy. Nie ma tutaj, jak widzicie, bieli, tylko jest błękit. No wiadomo, jest to chrzest chłopca, więc ten błękit mi tutaj idealnie się zgrywał. No i też akurat ten obrus ma przepiękny, taki bardzo szlachetny, stonowany, delikatny odcień, co jest ważne, bo jednak jest go, zobaczcie, bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc ten kolor wychodzi, dlatego musi być delikatny i elegancki. Na tym mi bardzo zależy. Fajną rzeczą w dekoracjach jest teraz łączenie ze sobą kolorów metalicznych. Ja Wam wspomniałam o tym, że na moich krzesłach jest złoto, no i oczywiście na moim stole pojawia się złoto, ale bardzo ważnym elementem jest również miedź. I teraz tak, złote mamy tutaj wazony, a miedź pojawia się na podtalerzach, które są w ogóle przepiękne. I miedź pojawia się również w wazonikach i miedź pojawia się również w świecznikach. W świecznikach mamy oczywiście delikatnie błękitne świece, tak żeby pasowały, ale jeszcze muszę Wam pokazać koniecznie coś, co też jest bardzo teraz modne, też w ubraniach, ale też właśnie w dekoracjach, czyli cieniowanie. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda ten wazonik, który właśnie zaczyna się od miedzi i ta miedź delikatnie tutaj przechodzi w przeźroczyste szkło. Po prostu to jest coś pięknego. No i jeszcze postawiłam na, uwaga, uwaga, miedziane sztuczce.
Żeby nacieszyć oko wszystkimi dekoracjami, zdecydowałam się na dania serwowane. Ponieważ jeżeli w stole stoją już przystawki, na stole są talerze, to nie możemy uzyskać efektu takiego nieskazitelnego. A ja mam fioła na punkcie tych dekoracji, no więc znalazłam na to rozwiązanie. Jeżeli chodzi o tutaj ułożenie na stole, to mamy jedynie podtalerz, później mamy serwetkę w kolorze szałwiowym i na serwetce będzie leżało menu, które zupełnie, zobaczcie, jak winietka, jest zrobione na szkle. Jeżeli chodzi o kolor, na który się zdecydowałam, to jak widzicie, jest żółć, bo jest taka świeża, letnia, ale również na stołach pojawi się tutaj sporo tego koloru, na przykład jak ta crosspedia, żółta kuleczka. No i takich fajnych smaczków będzie więcej. Jeśli chodzi o kwiaty, to faktycznie bieli tutaj nie będzie. Postawiłam na mnogość gatunków i kolorów. Zobaczcie, mamy tutaj już przepiękne fuksjowe maki na stole i dalie, ale oprócz tego będzie jeszcze groszek w różnych kolorach, będzie ostróżka, niezapominajki i wiele więcej. Jak dekorujecie stół, taki właśnie podłużny, to kwiaty nie mogą zasłaniać Wam gości siedzących naprzeciwko siebie. Dlatego zobaczcie, te moje najwyższe wazony już mają odrobinę kwiatów w sobie i więcej mieć nie będą, żeby one nie utrudniały komunikacji. Zadaniem, które mam przed sobą, jest zagęszczenie tutaj tych wszystkich kwiatów, które mają znaleźć się na dole, bo jak gość sobie siądzie, to te kwiaty nie mogą być na większej wysokości niż dotąd, żeby po prostu spokojnie móc rozmawiać z człowiekiem naprzeciwko. Więc nawet jak macie kwiaty za długie, tak jak ja, to musicie je po prostu skrócić. Bierzecie sobie sekatorek. To nie są trudne sprawy. Ciach. Dopasowujecie sobie mniej więcej taką samą długość. I tak odpowiednio przycięte kwiaty teraz będę wkładała do tych niższych wazoników. Zobaczcie, nawet jak tych kwiatów będzie sporo i będą gęsto ustawione, to one w żaden sposób nie przeszkadzają gościom, a można naprawdę cieszyć tymi dekoracjami oko. I właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wazoniki, to bardzo fajnym pomysłem jest łączenie ze sobą różnych wazonów. Różnych, jeżeli chodzi o wielkość, kolor, kształt czy strukturę. Zobaczcie, one są jedne wyższe, drugie niższe, te są w ogóle duże, te są takie szerokie na dole, a węższe ku górze. I one wszystkie razem tworzą ze sobą świetny miks, więc to jest absolutnie pomysł, jak udekorować uroczystość. Ale jeżeli nie macie w domu takich wazoników, no to możecie sobie z tym poradzić bez problemu, bo na pewno macie w domu szklanki. Ja tutaj mam na przykład dwie szklaneczki, ale szklanki można też ze sobą łączyć. One nie muszą być takie kryształowe, mogą być wyższe, niższe, gładkie, z kolorowego szkła, z przeźroczystego. I zobaczcie, do takiej szklanki wkładacie sobie po prostu delikatne, pojedyncze kwiatuszki, wyższe, niższe. Łamam jeszcze. Tu mamy kwiatuszek, o, ten jest fajowski, tu mamy kwiatuszek, no i trawy. Pewnie każdy z Was, jak ma ogród, to znajdzie tam trochę trawy, no i taka trawa doskonałym jest takim wypełniaczem, zobaczcie. I dużo w ten sposób, różnymi kwiatami powypełnianych szklaneczek, zrobi naprawdę super efekt. W namiocie mamy swobodę aranżacji całości, więc tak jak widzicie, u mnie przez środek idzie stół. Tam z tyłu w tle jest fortepian, przy którym Pan będzie delikatnie nam przygrywał. A tutaj właśnie stanie stół dla dzieci ze specjalnym dziecięcym menu. No i ogólnie ta przestrzeń będzie właśnie poświęcona naszym najmłodszym gościom, bo oprócz specjalnego właśnie miejsca dla nich, specjalnego stołu, będzie również pani animatorka, która przygotowała dla nich cudowne gry, zabawy, rozrywki. A że większość u mnie dzieciaków to będą chłopcy, to na pewno skorzystają też z tej przepięknej przestrzeni na zewnątrz, poza namiotem. Słuchajcie, w środku już jest wszystko praktycznie gotowe. Za sekundę zobaczycie efekt końcowy. Mi zostało niecałe pół godziny do chrztu, więc lecę do domu, ubieram się w suknię, którą tak dla jasności też sama sobie przygotowałam, i lecę do kościoła.
Kochani, jestem bardzo szczęśliwa, bo wszystko się udało. To jest cudowny, wspaniały dzień. Jesteśmy zachwyceni. Cieszę się, że mogłam pokazać Wam część tej naszej uroczystości. No i mam nadzieję, że się nią nieco zainspirujecie. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.